I to jesteśmy, to jest taki drogowskaz. Różne szlaki są, ile godzin, ile, jaki czas potrzeba, żeby dojść. Tu jest tak, a tu jest tak. Są dwa szlaki. Piękne widoki, kochani. Nie wiem, co wam nagrywać. To jest mapka. Mapka, zaraz wam pokażę, gdzie jesteśmy. Gdzie my jesteśmy? Nie wiem, gdzie my jesteśmy. Tutaj. Sztelenberg. No gdzieś tutaj musi być. Tylko... Tutaj jesteśmy. Tu jesteśmy. No chyba tu. No. No i... Tu są różne szczyty pokazane. Tutaj jest 2065. I więcej tu już nie ma pokazane, a tu jeszcze jest taki szczyt. No, to 3 godziny 50, 4 godziny. Jest to. To jest to. Nie to. Ile? 3 godziny 50, 4 godziny. Tak stąd, tu, od dołu. Tak, stąd, dotąd. Tutaj 10 minut. Co się powiedziałem. Stało? Kopnij go między oczy. Lubelszczenberg. Czekaj, to jest tutaj. To jest i to. Tutaj się idzie 2 godziny 43 godziny. Tak nie. Ale tyle szczytu zdobyłeś kiedy? 2 lata temu w Szwajcarii, nie? Ile? 2000? Czy nie zdobyłeś tyle? Zdobyłeś. Ale my mama połowę przyjechaliśmy autem. No. Dużo autem przyjechaliśmy. My tak stoimy, ale żeby nie było tak, że bez was dyskutujemy. Ustalamy, jak to jutro. Znaczy jutro to chyba pójdziemy tam, jak to zaplanowaliśmy. Ale też myślimy właśnie o kolejne dni i tu się zastanawiamy nad tą mapką. No, bo to są mapki, mapka, to jest mapka i różne na szlaki są. No tak, ale na mamy jaki też szlak się mamy tę mapę taką papierową w namiocie, bo jak jesteście się rejestrujecie na kampingu, to ona wam daje taką mapkę. Co jak. I dostaliśmy też taką kartę, taki kupon, tak, kupon, znaczy kupon, taki... kupon z rabatem do 30% nawet. 20, 30, 10, zależy co na co. Na różne takie atrakcje. Coś widzisz? Wiecie co? To są strasznie uparte jakieś dziwne. Z jakie ma nogi brudne. No wiem, to patrzcie, patrzcie, zobaczcie, Gabi ma brudne nogi. Ty też. Nie, ja nie mam brudnych, ja mam owłosione. Nie, bo coś tak brudziło i wszystko. A coś w lesie. Jakaś, nie chcę brzydko mówić. Upierdliwa. No dobra, sami swoje no jesteśmy. Nic, będziemy upierdliwa mucha. Tutaj zastanawiać się, na co będziemy się kierować. Kierować. Musimy sobie zaplanować. A ja lubię chodzić po takich szlakach, Vaneska też, więc coś wymyślimy. A i teraz fajne ujęcie do zdjęcia, prawda? Ta-da! Tam jest szlak i tu jest szlak. Tam jest szlak, trafi zaraz. Idziemy tam, to tam też ładny widok jest, tam jakiś most taki jest. No i tu chyba rundkę sobie zrobimy, troszeczkę kawałek. Idziemy tam coś na trawce chyba leży. Idziemy na kawkę. No, a później sobie będziemy odpoczywać. Jak to nie kochać Szwajcarii i takich pięknych gór? Opowiedzcie. No i tu wodospady są. Jeden, tam duży, trochę mniejszy. Wszędzie wodospady są. Dobra, chodźcie, idziemy tam przez mostek, przejdziemy, zobaczymy coś ciekawego. To są uroki Szwajcarii. Nie trzeba wody kupować, bo woda jest wszędzie. Ten on jest
to nie stąd, nie? Tylko nie stąd oczywiście, no, tylko... Dobrze, mineralna. Tak. Ale tę moją też musicie uzupełnić. No ja sobie. Dobra. O. Spróbuj, czy dobra. Nie wiem. Przede wszystkim zimna. I zdrowa. No. Źródlana. Najlepsza. I ja wam powiem, to jest na każdym, no prawie na każdym. Urok, nie? Jak właśnie. Się idziesz szlakiem, to non-stop są takie właśnie wodopoje. Ujścia, wodopoje, ujścia z wodą, więc nie musicie aż się tak zapatrywać w wodę, ciężar, bo wiadomo, czym więcej wody, a, jaka? Ale spójrzcie, jaki szron, no, jakaś zimna. Jaki szron jest. Na taki upał, rewelacja. Mm. Lepszy od kostki lodu. No. Czy też? To Macie. Halo, twoja butelka. Dobra. To prawda. Mama. Kurczę, sięgaj. Aż zobacz. No. Aż zaparowała. Sięgaj. Sięgaj, dopiję to. Dopiję to. Nie, nie wylać. Wody nie wolno brać. Na eks. No, ona ją nie trafia, zobacz. Jaka zabawa, nalewanie wody, nie? O, zdjęcia wszędzie. Wszędzie zdjęcia. Wszędzie zdjęcia. No ale jest taki odruch. Nalało się i trzeba zakręcić wodę, no nie? A tu leci. A tu leci, nie ma. Nie da rady. Może jakbyś miał klucz, to by się zakręciła, ale to taki urok tego. Bo każdy podchodzi. Co? Idziemy tam? Ale tam ja nie wiem. Ale tam nie wiem, gdzie my dojdziemy. Bo tam za krzakami nie widzę dalej ścieżki. Mi się wydaje, choć... Ja bym tu sobie poszedł, tędy. Widzicie, Belowi też chcemy dać, ale... Nie chcę. Czystej wody nie chcę, on chce taką skałużę, wiecie, brudną. O, i tutaj się pójdzie Lauterbrunnen, co autobus jeździ. To tu można pójść w ile? Półtorej godziny podobno. Nas ciekawi, bo dużo ludzi idzie stąd, ale skąd wychodzą, to nie wiemy. Co chcesz? Kamerkę. Nie, tej ci nie dam. Bo ja to nagrywam, tacie. Tak, bo ja już straciłem wenę i Amelia próbuje mnie nakręcić. Nakręcamy to. I wszędzie woda. Wszędzie, i ta woda chyba to, co pijemy ją. Chyba to stąd. O, a Waneska w siódmym niebie, patrzcie, już zniknęła z radarów. Jak Gabi? Jak to widzisz? Co jak to, jak ja widzę? Patrzcie, Beluś to już by poleciał za Waneską. Swoim żywiołem, kochany. Ale zobaczcie, jak on... On bez... On... On... To cały rok, żeby, nie? Żeby jechać się, spinać się, pochodzić. A mama dzisiaj mówiła... Chodź, bierzemy klapeczki. No, nie ma. Nie, bo mieliśmy sobie pochodzić tylko tutaj. Wzdłuż, po kampingu. Ale u nas to nie jest tak normalne. Już się chyba nauczyliśmy, żeby lepiej się lepiej ubrać. Zobacz tu droga się. A, no to dobrze mówiłaś, że za krzakami. No, i tam pewnie do szlak prowadzi, Ada. No to jedziemy, tak? Nie. Jak się tu... Ładnie. I tak się wygląda. O, i tak się paralotnie. I tak się prezentuje okolica, kochani. Może puśćcie Belusia. No, Belo, wolny jesteś. Patrz, zgłupiał. Co, idziesz do mnie? No, Melo. Chodź. Jezus, z takimi widokami. Patrzcie, jak Melo jest problematycznie. Jezu, jak pięknie. Ale niby to mogłabym tak leżeć do jutra. Ale zobaczcie, jak tu stromo. To stromo jest. Wow. Waneska jeszcze pięknie, wyżej. Nie? Jezu, cudnie. Zaczął mi steczka, to moje.
I teraz, po prostu. I teraz, kochani, ja też usiądę i zobaczycie, jak Gabi, jaki widok ma. O Jezu, ktoś mi tutaj... No łazi coś. Łazi. Tam musi się uwagi. Jezu, jak super. Te domki, pięknie. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought